No Andrzej, słuchaj, siedzimy tutaj przy stole. Ty jutro idziesz na pielgrzymkę. Tak. Mam tu kartkę z intencjami, które masz zabrać. Kartkę wspólnotową, z intencjami wspólnotowymi i intencjami od poszczególnych osób. No i na pewno wezmę i te intencje przekażę w dobre ręce. No, najlepsze, ale powiedz mi, czy tutaj też masz intencje od... A mam to od mieszkańców? Mam dużo tych intencji, ja najwyższe mi kartki starczy na to wszystko. Ale to dzisiaj musisz to załatwić. Nie no, oczywiście. Ja mam, bo to taki, jutro wyjazd. Mam takie kartki A4, nie? No to. To, sądzę, to dzisiaj masz wieczór z głowy. Masz świeczkę, zapalisz sądzę, sobie tak, świeczkę. Tak, sądzę, z wosku, które zabierasz z sobą. Ja ją zapalę, świeczkę. O, i będziesz spisywał intencje. Ja i tak, ale jeszcze do nocy nie śpię, tak, że ja to wszystko spiszę sobie na kartce. Jesteś spakowany? No to już widzisz moją walizę, nie? Ja mam tam wszystko, nie? To, co będzie potrzebne na te parę dni, nie? No mam wspaniale. Nie, a w sercu? W sercu to mam zachwyt. Radość? Radość tylko. A jak ja się cieszę, żebyś ty wiedział. Ja nie wiem, czy ja więcej, nie cieszę się więcej od ciebie. To można jakoś na skalę? Panie, to nie tylko, że ja się cieszę, nie? Ale czy tutaj, którzy są ze mną, nie? Kierownik, opiekunowie, tam jest tam, czy tam z całej tej, wiesz, elity dyrekcji, nie? No i współtowarzysze. Sami by chcieli jechać. No, a ja. A ty jedziesz. A ja jadę, nie? Jeszcze mówią, co mówi na urlopie, nie? Ja mówię, jaki urlop? Mówię, to jest wycieczka, mówię, żeby się, mówię, duchowo nastawić, tak? Naładować zmienić, nowe życie. Jak ja byłem pierwszy raz w Przesochowie, nie? To wtedy byłem, rozumiesz, z grupy AA, nie? Jak ja żebym się tam nastawił, ja potrafiłem, wtedy też miałem nogi chore, nie? Wejść na samą górę, na wieżę i z góry patrzeć na drogę krzyżową. Wow. To było piękne. Ty, ja sama tam nie byłam na tej górze. Nie. Ja teraz ci zazdroszczę, że już do Częstochowy jedziesz, bo ty jutro jedziesz do Częstochowy, tam będziesz nocował. Ale Aniu, tam jest tak, że widzisz, no jest specjalny, tam jest, rozumiesz, kilka dni dla alkoholików, nie? No. Jest, bo to jest chyba w lipcu, czy sierpniu. To teraz nie wiem, dokładnie, bo to było ładnych parę lat temu, nie? Jak tam pojechałem, no wiesz, ja byłem w szoku, nie? Ta sala, tu, te wota, to tam wiszą, wiesz, wszystko, nie? No. Dla mnie to było nie do pomyślenia, potem ten obraz, potem na kolana się było przejść w koło, nie? Jo. No i rozumiem, było tak, że do góry wejść na tą wieżę, nie? I z góry patrzeć. Ale ja miałem zdjęcia porobione, to tam ci ludzie, nie? To tylko było główki widać, wiesz, jak oświlek, nie? No ale krzyż było widać wyraźnie. Nie? No a zobacz, teraz jest bezpośredni pociąg do... I widzisz, no. I patrz, tam właśnie widzisz te, no... Wszystkie takie życzenia tam, rozumiesz? Intencje, nie? No. Intencje, rozumiesz? Nie wkładało tam się w kosz, tylko tam były takie specjalne, wiesz, nie? Aha. Jakby to się... Ale... Wrzutki! Tak, o! Wrzutki! I rzucałaś, nie? No. Rzucasz i się modlisz, No tak, się modlisz. I wiesz, co mi się tam podobało jeszcze? I w Częstochowie, jak już jesteś u góry, nie? Przed tym sanktuarem masz taki, ala taki, no niby tara, tam jest droga, nie? I na dole masz, rozumiesz, konfesjonały, nie? Aha. A tam jest, no teraz się nie skłamał, z 10 sztuk tam będzie, nie? Takie wielkie konfesjonały, nie? I z góry czekasz na kolejkę. Aha, no tak. I to masz jedne masz tam na czwartym miejscu, nie? A drugie masz takich jakby takie, wiesz, arkady, nie? To było fajne. No tak, ale Andrzej, zobacz, teraz się okazało, że ty wyjeżdżasz do Medjugorje w sobotę, a jeden raz taki pociąg jedzie z Torunia do Częstochowy raz dziennie, taki bezpośredni. No. I akurat jedziesz jutro, bo to jutro jest piątek i będziesz w Częstochowie, na Jasnej Górze u Maryi Częstochowskiej, czyli od Częstochowy pojedziesz. Jedną Maryję odwiedzając za drugiej. I za drugą, właśnie. To będzie niezwykłe i będziesz mógł tam pójść wieczorem na apel jasnogórski, na mszę i rano. No i na pewno i wtedy apel, pojedziesz. Bo tam byłem i już tak, zaczniesz. Jak byłem, to tam też, wiesz, już czekałem tylko na ten apel, nie? Chociaż mimo tego, że byłem zmęczony, nie? Bo to wiesz, jednak wiadomo, to jest, nie? Zwiedzanie to tu, to tu, to tu, to tam, to tam, ale na apel musiałem czekać, nie? I doczekałem się apelu. No właśnie. Andrzej, ja tu mam na kartce intencję wspólnotową za dzieło ewangelizacji ubogich strapionych i wspólnotę apostołów miłości w Polsce i Szkocji, z darczyńców, za obdarowanych, za osoby posługujące w dziele, za osoby, którym posługiwano, za wszystkie dzieła ewangelizacyjne, za poszczególne osoby znane Bogu podczas polecane przez posługujących w modlitwie, za zmarłych darczyńców i bezdomnych, o łaskę nieba niektórych znasz. Znamy. No. Jezu, przez swoją Maryję Matkę Niepokalaną Oblubienicę Ducha Świętego prowadź nas dalej. I druga dziękczynna Bogu za pięciolecie dzieła ewangelizacji ubogich strapionych z prośbą o
prowadzenie przez Maryję w Duchu Świętym naszego spotkania uwielbienia Boga w piątą rocznicę w dniu 28 września 2022 roku. My jedziemy! No, już się ekipa tworzy, już są miejsca, niektóre zamówione jeszcze są. Zapraszamy innych, no. Jak te intencje tam złożyłem. Tak, to jeszcze wszystko roz... To tam jeszcze tak. Kogoś zaproszę. I napisałam tak, słuchaj, tak. Zaproś Maryjo tych, których chcesz na to spotkanie i wspólne świętowanie. Zaproś na godzinę 19 na mszę świętą tego 28 września w Narodowym Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem i zaproś Maryjo na te całe 3 dni spotkania, aby działy się na nim wśród uczestników znaki i cuda, tak jak w Kanie Galilejskiej. Tak. Tak jak w Kanie Galilejskiej. No i tak będziesz. I tak będzie. Witamy, witamy. Cześć, Piotruszka. Tu pielgrzym zbiera intencje. Ja to będę miał. Spisuję kartki. L4. Co intencja tutaj jest? Modlić się do Boga można na różne sposoby. Ważne, żeby od serca. Andrzej zebrał intencje. Ja poinformowałam wszystkich, którzy je dali, że intencje zebrane, przekazane. Potem rozesłałam wiadomość. Twoje intencje dzisiaj na apelu jasnogórskim będą przekazane Maryi przez Andrzeja. Połączymy się w modlitwie o 21 z Jasną Górą? Osoby, które kiedyś dały ciasto w kształcie serca, czysto z pizzy, osoby, które przyszły z dziećmi do schroniska, zostawiając po sobie rysunki z aniołami, teraz się łączą w modlitwie. Czesiu, jestem w drodze, ale będę się modlić. Beata, o Boże, dziękuję. Beata, bardzo się cieszę. Pokażą Laurze. Ola, Bogu niech będą dzięki. Ewelina, będę się łączyć duchowo, to o 20 mojego czasu. Maciek, moja kurtka i twój różaniec też jadą. Modlę się do Ducha Świętego. Maria, połączę się duchowo. I jeszcze inni. Miałam też telefon od Marii. Chciałam wspomóc finansowo wyjazd, ale dni mi poleciały za szybko. Odpowiadam, nie przejmuj się. Proszę, abyś każdego dnia odmówiła jedno zdrowa się Maryjo w intencji dzieła ewangelizacji ubogich strapionych i Andrzeja. Tylko mała prośba, proszę, abyś to robiła mieszając w garnkach, czyli gotując. Maria roześmiała się, mówiąc mi, zawsze tak robię. No i w ten sposób mamy kolejną osobę w posłudze Ave Maria. Beata i Maria, która wspiera modlitwą to, co się wydarza. Kobietę, którą spotkałam i modliłyśmy się. Chłopaka, który wczoraj jeszcze brał amfetaminę, a dzisiaj zmienia życie. Kolejnego chłopaka, który walczy o swoją rodzinę i zaczyna pracę i naukę Różańca Świętego. Wczoraj dostali 2 pisma święte od Maćka z Poznania. Ileś osób i krążący, unoszący się Duch Święty. Wydarza się. Wysłałam wiadomość od Andrzeja siostrze Łucji, która kiedyś dzieliła się jedzeniem ze schroniskiem, dając mi je do zawiezienia, a dzięki której chłopaki skakali z radości na widok ciasteczek, że on wziął jej intencje z sobą, na co ona mi odpisała: miło poznać mojego dobroczyńcę. Musiałam odpisać: tak, siostro, wiesz, o co chodzi, czujesz to, właśnie to jest dobroczyńca. A ona dalej odpowiedziała: Aniu, jeszcze tak, jasne, że tak. Jedność myśli i serca, nasza wspólna matka i nasza wzajemna pomoc. Jaki Pan jest wielki. Cóż można więcej dodać? Może wiadomość na wieczór? Niezwykłą nocną modlitwę do Ducha Świętego Maćka. Jaki koncert? Duchu Święty. Żaby, żaby, żabki, nie pójdę spać.
dobranoc. A ta odpowiada, dobra noc, dobra noc. Z Panem Bogiem. Andrzej, tak tu sobie stoimy. Tak. Dzisiaj jest środa, ty przyjechałeś w poniedziałek z pielgrzymki z Medjugorje. Stąd przywiozłam ciebie z dworca. Tak. Zdążyłeś mi opowiedzieć kilka historii, ale ja bym chciała, żebyśmy je nagrali. Ale to, co ja opowiem, to nie jest to, co tam... No właśnie. Opowiedz co, kilka historii z Medjugorje, twoje przeżycia. No, to czym się chcesz podzielić? Jestem osobą chorą na nogi. No, chodzę ledwie, mam miarzycę nóg, nie? I ciężko mi jest chodzić, ale na tą górę, która tam była i oczywiście Góra Objawień. Jest, Góra Objawień, tam gdzie Matka Boska się ukazała tym dziewczynkom, tym dzieciom, nie? No ciężko było mi wejść, bo to naprawdę jest strome kamienie, tam kozica górska miałaby problem wejść, nie? No. A ja dałem radę. W połowie drogi nogi mnie zaczęły boleć, ale miałem takiego kolegę, który głaskał mnie po plecach, mówi: Andrzejek, dasz radę, dasz radę. I mówi mi tak: Andrzejek, prawa noga za Jezusa, lewa noga za Matkę Bożą, nie? I tak sobie powtarzałem, najpierw na głos, nie? A on mówi: no tak, ukrywać? Andrzej mówi normalnie po cichutku, prawa za Matkę Boską, lewa za Jezusa. No i tak dotarłem na tą górę, to jest naprawdę, naprawdę, naprawdę męczarnia. Dotarłem tam na... No na, to jest trud, na to, trud. No jest trud. To nie była dla mnie pielgrzymka, to była dla mnie droga krzyżowa. No bo to była Ja niosłem normalnie krzyż na tych plecach, nie? Ale dałem radę. Mimo, że mam chore nogi, jak już mówiłem na początku, nie? Gorzej było zejściem. To cię aniołowie zdosiły? No nie, no miałem takiego kolegę, który dosłownie szedł za mną, głaskał mnie po plecach, mówił: Andrzejek, dasz radę, dasz radę. W końcu tam jeden chciał mi ten pomóc, nie? Powiedziałem, że nie, ja sobie jak już wszedłem, to i zejdę, prawda? No i co jeszcze mówisz, no piękne miejsca są tam, w ogóle te święte miejsca, kościoły oblegane są po prostu przez ludzi. Ludzie jednak wierzą w Matkę Bożą, w Jezusa Chrystusa, w Boga. Ja do tej pory byłem taki sceptyczny, nie? A może jest, a może nie ma go, nie? No ale będąc tam... Dotknął cię Pan Bóg. No prawie, że mnie dotknął, tylko nie moje nogi, nie? Jeszcze nie, jeszcze nie. Jeszcze nie, ale... Ja ale mówię... serce dotknął? Tak, ale ja mówię, tak, serce tak. A ty jeszcze byłeś, pamiętasz, przedtem byłaś na Jasnej Górze i tam też spotkałeś ludzi, bo opowiadałeś, że gdzieś do Medjugorje, też dostałeś intencje od tych tak, ludzi, tak, tak. Które zaniosłeś. Oczywiście. I tam ludzie się, no... Też tacy, wiesz, dziwni są, nie? Bo się pytają: Andrzej, no byłeś na tej Górze Objawień? No byłem. Jak nogi? Ja mówię, no jak bolały, tak bolą, nie? No ale co? No byłeś i cię bolą nogi? Ja nie byłem u lekarza, ja byłem u Matki Bożej, tak? Ja nie byłem po leki, tylko byłem się pomodlić, a jak będzie chciała, to uzdrowię moje nóżki, tak? Tak, a wiesz, że jedną osobę uzdrowiła właśnie? Ja wiem, tam wiem. I tam tą jedną panią ja oglądałam świadectwo, że jedna osoba została uzdrowiona z nóg. Chodziło tak, o kulach. Tak, tak. I pokazywał, tak. To było przy Kamilu nawet, nie? Tak. A Andrzej, a jakaś jeszcze historia? Co ci się tak dotknęło ciebie osobiście? Nie co było pięknego, tylko co cię dotknęło tak, co przeżyłeś bardzo? No, jakąś modlitwę? Że ludzie jednak wierzą, nie? O, jedno co powiem, nie? Może to będzie brzydko brzmiało, dziwnie, ale tam kapłani naprawdę odprawiają mszę. Od serca. Co ja zauważyłem, że u nas w kościołach nie ma tego. 45 minut wypad, nie? A tam nie, tam jest, jak tam się śpiewa, to się śpiewa, każdy się rusza, prawie że tańczy. Tam jest coś pięknego, u nas w kościele nie ma tego. Bynajmniej ja to zauważyłem, nie? Przejdzie ksiądz, odprawi swoje, 45 minut, wypad. A tam nie, tam dopóki się modlą, to się każdy modli. No tak, inaczej śpiewają, inaczej i kapłan wszystko. Nie wychodzi, on oczywiście idzie w pokoju Chrystusa, nie? Swoje powie, ale tam nikt nie wychodzi. Dalej się modlą, śpiewają, modlą się. Czyli można powiedzieć, że msza święta cię dotknęła. No sposób, też tak sposób można modlitwy tak, na mszy tak. Świętej, że no, była inna. Nie, bo u nas tego nie ma.
No nie byłeś na takim mszy. U nas nie ma, bo u nas jest tam przy tym, na tym chórze siedzi ten kościelny, zaśpiewa jakąś tam pieśń, zagra na organach i to jest wszystko, nie? A tam nie ma tego... Andrzej, tam... ja cię zaproszę na mszę, na której tutaj też tak będzie. Dobra, tak? Jesteśmy umówieni? Nie, no bo tam było... Jesteśmy umówieni? Tak, oczywiście. No. Tam było... też cię zaproszę na taką mszę. Tam było dwóch takich gości, którzy grali na gitarach, nie? Takie pieśni myśmy śpiewali, których ja nawet w życiu żebym nie słyszał. No widzisz? W ogóle. Bo tam wszystko było takie modlitwy, od serca. Wszystko tak, było od serca, słuchaj. Takie modlitwy, których ja żebym nawet jeszcze w życiu nie słyszał na własne uszy. Ja tylko tyle, że ruszałem ustami, ale już potem z mszy na mszę, nie? Zaczynałeś łapać wszystko. Słówka, a, widzisz, no. Czyli nawet śpiew cię dotknął. Nawet śpiew. Ty mówiłeś, że z tobą siedziała osoba, która też grała. Tak, i śpiewała, Gosia, tak, taka i to Gosia. Też było piękne, że ksiądz miał niezwykły humor i był wesoły. Ksiądz to był na czyli radość była wszędzie. Nie, no to był ksiądz z prawdziwego zdarzenia. Ja tak mówię. Tak, i taka śpiewała, Gosia, tak, taka i to Gosia. Też było piękne, że ksiądz miał niezwykły humor i był wesoły. Ksiądz to był na czyli radość była wszędzie. Nie, no to był ksiądz z prawdziwego zdarzenia. Ja tak mówię, nie? Który się nadaje tylko i wyłącznie na pielgrzymki, nie? Bo nie, że tam modlić się, to w końcu się komuś znudzi, nie? Bo całą drogę modlić się... Te no 20, jak się ktoś śmieje, to też się modli. 20 parę godzin to jednak jest tego, nie? No ale on już widział, że już ludzie są zmęczeni, nie? To wszystko brało na humor, kawały opowiadał. Mówiłem ci kawał o świętym Antonim? No powiedz. No. Przychodzi taki lokalny pijaczek do kościoła, pijany oczywiście, i patrzy na świętego Antoniego i mówi: ty słuchaj, jak ja do jutra nie znajdę portfela, to cię będę bił. A to wszystko słyszał wikary. Poszedł do proboszcza, księże proboszczu, no Hen już był pijany, mówił, że jak nie znajdzie do rana portfela, to będzie świętego Antoniego bił, nie? Proboszcz tak patrzy i mówi: wiesz co, weź tego dużego schowaj, nie? A wystaw tam takiego małego, nie? Świętego Antoniego, nie? No i na drugi dzień Hen już wpada do kościoła, oczywiście też wzięty, nie? Tak się patrzy na świętego Antoniego małego: ty mały, powiedz temu dużemu, że portfel znalazł. Matka Boża dotknęła ciebie? No wiesz... Na różańcu, na mszy, każdy mówi, nie, ja po prostu, ja też, żem się modlił, nie? Łzy mi leciał, bo ja nigdy, żem takiej modlitwy nie odmawiał. Tam się dopiero nauczyłem modlić, nie? A czy mnie dotknęła, no... Każdy myślał, że jak ja pójdę na tą górę, to mnie dotknie i ja będę chodził, nie? Oczywiście chodzę, nie muszę mieć kuli, ale jak mnie nogi zarmą, no to niestety muszę wziąć kulę. To jest siła wyższa już też. Taka twoja droga jest. No niestety mam... Ale dotknęło, Pan Bóg dotknął twojego serca. Tak, serduszka, tak. A to się dopiero okaże wszystko w praniu, nie? Tak. Następne dni to pokażą. Nie dzień, nie dwa, to się okaże w planiu dalej. Co nie? Będzie, ciąg dalszy nastąpi, jak to mówią. Bo jak nie nastąpi, no to znaczy, że to było chwilowe. No to nic nie było. A jak będzie ciąg dalszy. No właśnie. I będziemy dalej śpiewali. Zresztą ja bez tego i tak byłem osobą szczerą, dobrą, uczynną, a teraz będę chyba jeszcze lepszy. No tak, tak mi dopomóż Bóg. No tak. Tak mi dopomóż Bóg. A jeszcze powiem, że tak, że nas tutaj, gdzie jestem, na schronisku, jak mnie nie było, to było smutno. Tak mówią, nie? Jak ja przyjechałem, to każdy mówi: Andrzej, to miejsce nareszcie ożyło, nie? Ale oni czekali. Ty Maryję przywiozłeś jeszcze też? No Maryja też. Figura wylądowała, przed chwilą byliśmy obejrzeć figurę do następnego pokoju. Figura. Kto ją dostał? Jurek, no. I będzie tam Maryja z Medjugorje specjalnie poświęcona? Tak, specjalnie. Jest Medjugorje, no, poświęcona. Medjugorje, ja specjalnie wszystko, żem święcił, nie? No pięknie. To nieważne, kto ufundował. No, ważne, widzisz, że Maryja będzie w schronisku. Nie, no w schronisku będzie, są trzy. W kolejnym pokoju, będzie trzecia. Są trzy. Jedną mam ja, to jest pięknie ustrojona, tak. Jak powinna być. No nie ma korony, ale ma... Aureola piękną. Aureola ma piękną, tak, no. Ale wiesz co, może by się tak wydarzyło, żeby w końcu tak się serce ludzi przemieniło, żeby w każdym pokoju była Maryja, byłoby coś. Tak. Czyli Andrzej, co, warto było pojechać? Ojeja. Ja jeszcze raz bym tam pojechał, a już w ogóle został tam. A właśnie, no. Ja się bałam, że to zostanie, że tak ci się spodoba. Nie. Ale tu wszyscy czekali na twoje historie, tu na czekali historii, na ciebie, żebyś im opowiedział, żebyś ich przemieniał też. Ale widzisz... Bo jak ci dawali wszyscy intencje, to też są teraz ciekawi tego, jak było, co przeżyłeś. No ja się modliłem, zanim kim będziesz? Intencje dałem, modliłem się, nie? No na pewno ta modlitwa...
niektórym pomoże, nie? No pewnie, Maryja zrobi. Tak. Doprowadzi ich do Jezusa. Nawet i ateistę może naprawić. Każdego. Tak jest. Każdego. Ja jestem tego zdania. My musimy tylko świadczyć. Ale, ale nie, ale to każdy musi chcieć, Ania. No musi chcieć. To nie, że kogoś tam wyślesz, nie? O, ty, fajna wycieczka, nie? Nie, ale tak, wiesz, tak by... Musi nie, chcieć. Tak by niektórzy mogli. Ale myśleć, ja, Andrzej, nie? Też wierzę, że pewne rzeczy, które przeżyłeś, zostają w sercu. Tutaj nie opowiedziałeś i nie opowiesz. No, ale je przeżywasz, Ania, ja i, one bardzo, się do, i one są najważniejsze, te, ja które masz bardzo, w sercu. Ja to bardzo zgadza się? Tak. Te, które masz w sercu. Serduszko jest pełne, czuję, że mi jeszcze może pęknąć. Nie, no tam, tu by dużo, dużo było mówić, ale to trzeba tam jechać. Ale z tego się cieszę, że byłem tam, mimo że mękę na tych moich nóżkach przeniósł, nie? Ale nie no, żałuję, ale intencje miałeś, ale nie słuchaj. Żałuję nic, absolutnie. No, to co, niech Pan Bóg będzie uwielbiony. W tym wyjeździe, w tym organizatorze, tak tych wszystkich, którzy dali intencje, którzy wspomogli, żebyś pojechał. A myśmy się modlili za was wszystkich. No i dobrze, i tak żeśmy, a my żeśmy się modlili za ciebie. Najlepiej było tak, bo ja byłem taki tam, nie? Takim, no niby w takim ukryciu, za parawanem, że niby normalnie, że jechał, ja jestem z domu, ze schroniska dla bezdomnych mężczyzn. Jak się dowiedzieli, jestem z domu dla mężczyzn, nie? Ze schroniska. Zaraz mi każdy chciał taką opieką objąć. Otoczyć cię. Ja mówię, nie, dziękuję, ja sobie sam daję radę. Nie? No, wszystko mam, nic nie potrzebuję, no, ale jednak są ludzie dobrzy, bo jak się dowiedzieli, że jestem ze schroniska, zaraz by mi chcieli dać wszystko, nie? No widzisz. Ja nie potrzebowałem tam nic, bo ja no najważniejsza rzecz to przemienić serce. Tak. Serduszko moje jest pełne. No. Niedługo pęknie. Amen. Jeszcze jak dalej wyjadę, to widzisz, będzie się dalej działo, Andrzej. Bo miał taki humorek, nie? I zawsze ja mówię, mnie Rafał, jak ja mówię, przyjadę, mówię do Polski. No nie wiem, mówię, bo każdy się będzie pytał, nie? Andrzej, wszystkich, wiesz, na luzie. Na luzaczku, nie? No i tam jest, bo to, wiesz, takie były te, nie? Że... No, wstawki, aureole już masz na głowie, aureole, a tu teraz będziemy na ciebie patrzeć. A przyjdę do spowiedzi. Kim a ty jesteś, to, no. Przyjdziemy do ciebie do spowiedzi, takie różne, a wiesz. A ja, jak mi mówił ksiądz Rafał, ignorowałem to, nie? I tylko mówiłem, bądź błogosławiony, nie, bracie? No tak, nie? Dokładnie. Tak, robiłem krzyż na bądź błogosławiony. Nawet nie trzeba odpowiadać na takie rzeczy. Nie, ja normalnie, no, zaczęli to ignorować. O tamtego, nie? Mhm. Ja mówię, słuchaj, jak chcesz mnie coś wiedzieć, chodź do sali, ja ci powiem co i jak, nie? Jak było. No tak. No nie, od razu cicho było, nie? Nikt nie chciał, a tak na korytarzu, zaczepki, ja mówię, bądź błogosławiony, bracie, tam Andrzeju, tam czy tatku, czy jakim, nie? No tak. Już miałem ich dosyć, nie? I w poniedziałek przyjechałem. Ale cię nauczyli, jak masz się zachowywać, tak? Tak, no ten Rafał ksiądz, nie? Jak przyjechałem w poniedziałek, no we wtorek rano stałem, nie? Już po tych wszystkich tam do odcinkach. No i stałem rano, idą ludzie, nie? Przez korytarz, a ja od razu pierwszy, nie? Bądźcie błogosławieni, bracia, nie? Już miałem spokój na cały dzień od nich, nie? Bez żadnych docinek, bez niczego, nie? No takie to są te... Nie? No tak, no, apostołem każdy jest tam, gdzie jest. Tak, no. Czasami nie można zmienić środowiska. Nie, ja nawet, od razu. Ja nawet, jak mi ksiądz mówi, mogę krzyż na czole zrobić. Możesz. Błogosławić. Tak. Andrzej, a jak Maryja cię pilnowała? Pilnowała cię w drodze, Maryja? No, ona już z tobą jechała, czy jak? Ona musiała ze mną jechać, bo tak. Wchodząc na Zachodnim do takiego butiku, chciałem sobie kupić wodę i ciastka na drogę. No, się wyjąłem telefon, z kieszeni wyjąłem portfel, położyłem na ladzie. Zakupiłem tą wodę, zakupiłem ciastka, telefon wziąłem, a portfel leżał. Na ciastkach, nie? Aha. Wychodząc z tego butiku, coś mi się zrobiło lekko na tylnej kieszeni, bo zawsze tam noszę portfel. A wypchany był po samym brzegi. Więc jasny turek, mówię, no, portfel mi zginął. Lecę do tej pani, mówię, proszę pani, mówię, bo ja wiedziałam, że pan przyjdzie. Trzymałam portfel do pana, nawet nie zaglądałem do środka, nie? Toś mogła pani patrzeć, mówię, czemu nie, nie? No i w ramach tego, że ona mi to przetrzymała, dałem jej 10 zł. Zrobiłem chyba dobrze. Dobrze.
Za dużo nie dałem, bo nie miałem zbyt aż tak. Portfel był wypchany, owszem, ale tam były też. Ale ty sam mówisz, że rzuciłeś to, bo ja ci mówiłam, że kogoś tam okradli, jak go wysłałam. Tak, no, że ty, Andrzej, uważaj, bo tamten zgubił wszystkie pieniądze, go w pociągu Anisia, okradli. Anisia, ja a tobie się to wydarzyło, nie? A ja ci mówię, że mnie to by nikt nie okradł, bo ja jestem czujny, nie? No ale ty potem mówisz, Matka Boża pilnowała no, tego mojego portfela, bo to było przed wyjazdem. Matka Boża i ta ekspedientka, nie? Ekspedientka no, chyba posłana musiała. Posłana chyba miała jakąś szachtę z Maryją. Musiała tam ją, tą chyba nogę kopnąć, żeby trzymała to, nie? Nie, to są takie rzeczy, no. No tak, ale w tym momencie ważne, bo co? Prawdziwe, ważne, no. Niektóremu tam by się wydawało, że to jest śmieszne. Nie, to nie jest śmieszne, bo zgubić portfel to jest tragedia. Gorzej jak tam, no jeszcze byłoby gorzej, jakby ktoś ukradł. Ale ty dokumenty byś zgubił. A palpie jest dokumenty. Jak? Byś granicy nie przekroczył, twoja pielgrzymka by nie miała miejsca. Nie, ale to ja mam wtedy jeszcze legitymację inwalidy. Ale to nie przekroczysz granicy. Nie. Byś, Andrzej, gdybyś zgubił ten portfel, to byś nie pojechał. Ale mam ala paszport, nie? Czyli książeczkę za to byś, za tak, ale nie szkodzi, na to też byś nie pojechał. No właśnie, musiałbyś mieć dowód osobisty, albo no normalny paszport, to rozumiesz? Jak to mówię, mamusia musiała na domu. No, musiała, ta, którą masz w pokoju, poświęconą ta ręce trzymała, jak wyjechałeś. No, ale poważnie, bo byś nie pojechał. No zgadza się. Rozumiesz? No właśnie, teraz jestem tego świadomy. Już nawet nie ważę te pieniądze, ale bez tego dowodu osobistego byś nie pojechał. Pieniądze to jest rzecz nabyta. Dzisiaj masz i jutro nie masz. No właśnie. Tak, prawda? I to był taki początek. No i koniec też był fajny. A jaki był koniec? Przyjechała Ania i mi truła głowę.